Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Przyjeżdża dorożka na wioskę, no i ten z dorożki krzyczy facet: przywiozłem węgiel, przywiozłem węgiel. Koń tak się obraca, mówi: tak kuźwa, ty przywiozłeś? Moi drodzy, suchar, bo suchar zawsze musi być na początku, ale program ten cały to nie będzie śmieszny. Z dopłatami 3000 zł do węgla. Moi drodzy, tak króciutko. Jak kupuje rząd węgiel? Mianowicie, wypływa sobie frachtowiec, na przykład z Kolumbii, bo teraz jest ten ekogroszek kolumbijski taki bardzo modny i on kosztuje około tam 3000 zł. I wypływa ten sobie frachtowiec i wtedy na giełdzie zaczynają iść ceny. Ja dam złotówkę, ja dam 2, ja dam 3, ja dam 4, ja dam 5. I ten frachtowiec dopływa do punktu A, gdzie wtedy już musi pojechać albo w prawo, albo w lewo. I w tym momencie, jeżeli dobrze ktoś nie wynegocjuje tej ceny, no to w tym momencie on odbije w prawo bądź w lewo. Rozumiecie? Mniej więcej to działa. W ten sposób to działa, czyli wypuszczają statki i dopiero zaczyna się licytacja. U nas pani minister 3 miesiące temu mówiła, żeby nie kupować węgla, bo będzie za 966 zł, czy 996 zł, jakoś tak miał być. I nie będzie dopłat do węgla, bo będą sztucznie podnoszone ceny. No i miała rację, bo nie ma co robić dopłat do węgla, bo jak były dopłaty do bonu turystycznego 1000 zł, to moi drodzy, na Bookingu od razu ceny skoczyły o 1000 zł wszystkie do góry. Tak zadziałał na to rynek. Był dosypany hajs, inflacja poszła do góry. W tym momencie pani mówiła 3 miesiące temu, minister, że nie da hajsu, bo będzie duża inflacja i jeżeli dosypią tego pieniądza na rynek, no to w tym momencie węgiel będzie automatycznie też droższy. Mija 3 miesiące, mieliśmy tego węgla nie kupować, miał być za 996 zł, na chwilę obecną wiadomo, że za takie pieniądze nikt nie kupi tego węgla, więc w tym momencie dosypują 3000 zł na rynek. Czym to będzie skutkowało? Ano, że węgiel za chwilę będzie kosztował 4000. Już nie chcę wchodzić w mechanizmy, jak to wszystko działa, po prostu tak będzie. Pod spodem macie zamieszczony artykuł z Wirtualnej Polski oraz macie drugi artykuł ze Spidera, gdzie oni już dawno temu napisali, że węgiel może być nawet i po 7000. Pamiętacie, obejrzycie, jak sobie moje wcześniejsze filmy obejrzycie z 2019 roku, to ja na tych filmach mówię: Polska nie ma węgla. Węgiel jest importowany do nas, więc na chwilę obecną, nie mając swojego węgla, odcinając się od surowców rosyjskich, jest to zrozumiałe, bo wojna, ale to był głupi ruch, bo można było jeszcze na 2 miesiące tego węgla pozyskać, zabezpieczyć się na zimę i wtedy się odciąć. Tak zrobiła to wszystkie kraje Unii Europejskiej. Oni embargo dopiero wkładają od sierpnia na węgiel rosyjski. My zrobiliśmy to od czerwca, więc zrobiliśmy to dużo wcześniej. Nie chcę wchodzić w szczegóły polityczne, bo ten kanał nie jest od tego, ale chciałem, żebyście zobaczyli, jak działają te wszystkie mechanizmy. Co to oznacza dla nas wszystkich? Mianowicie dla nas wszystkich oznacza bardzo drogi prąd, który będzie po 3-4 zł. I to jest fakt, z którego już się nie zmieni. Już na chwilę obecną prąd jest po 2 zł. Oczywiście odbiorcy indywidualni jeszcze tego nie widzą, bo na tym rękę trzyma Urząd Regulacji Energetyki, ale jeżeli ten Urząd Regulacji Energetyki uwolni ten rynek, a będzie do tego zmuszony, no to wówczas zwykły Kowalski będzie płacił tyle, co firma. To będzie dramat dla tych, którzy na przykład mają nieefektywne źródła ciepła w postaci tanich pomp ciepła jakichś albo kotłów elektrycznych, bo jak mieli prąd za 30-70 groszy, w zależności w jakiej taryfie i o której godzinie, to wyobraźcie sobie, że teraz będą mieć po 2-3 zł. I te wszystkie kilowaty, te rachunki, to niech oni sobie teraz wezmą te kilowaty i zrobią to razy 2, razy 3. To będą wiedzieli, ile już w tym sezonie mogą płacić. Będzie mega drogo. Wszystkie nośniki energii będą szły do góry, ale dosypywanie hajsu do węgla to jest pomysł, który tak powinduje ceny, że to będzie szok. Przypominam, że jest 3,8 milionów gospodarstw domowych w Polsce według statystyk, które ogrzewają zwykłym węglem chałupy. Na taki dom potrzeba około 4-5 ton średnio, bo w większości są to domy niedocieplone, źle zaizolowane. Przecież węglem nie pali osoba, która jeździ samochodem za 500 000 złotych, czy za 200 000 złotych, bo ona chce mieć jakąś już wygodę, tylko palą ci, którzy jeszcze po prostu to muszą. I jeżeli oni kupywali ten węgiel po 1000 zł i musieli wydać na rok 4-5 tysięcy złotych, a teraz będą musieli wydać po 4 tysiące razy 4 czy 5, to będzie 16-20 tysięcy, nie jest to do udźwigu przez żadne gospodarstwo. Moi drodzy, jak polityka pójdzie w tą stronę, to naprawdę wrócimy do piecokuchni, które zostały wycofane już dawno temu. I będziemy mieć i ciepło, i będziemy od razu mieć już ciepło w kuchni, i ciepłą wodę, wszystko za jednym zamachem. A pamiętacie, co tam było? Co było pod ręką, to tam się wrzucało. Tak palili po prostu ludzie w tamtych czasach. Ale już nie wracajmy do tego, co było. Na chwilę obecną program Czyste Powietrze jest po prostu orany. Z jednej strony dają pieniądze na wymianę źródła ciepła, z drugiej strony tylko ci, którzy mają węgiel, dosypują. Nie wiem, o co kamen. Wytłumaczcie, piszcie w komentarzach, dajcie suba, dajcie lajka i do usłyszenia. Cześć!